Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na moim kanale w kolejnym Tech Newsie. I słyszeliście, że w tym miesiącu prawdopodobnie wyjdzie 11 generacja. Już na moim kanale bardzo dużo mówiłem Wam o 12 generacji procesorów Intela, które nadejdą jesienią bądź też zimą tego roku i przyniosą nam DDR5 i PCI Express 5.0. Ale co jakbym Wam powiedział trochę informacji o 14, 13, 12 i pół generacji Intela. Tak, mamy duży przeciek. On wyciekł za pomocą aktualizacji sterowników sieciowych Intela. No i tam mamy przeciek o 12 i o 13 generacji procesorów Intela. O 13 już troszeczkę wcześniej te informacje się pojawiły, ale teraz mamy kolejne informacje o 14 już generacji procesorów Intela. Kiedy nadejdą, co się z nimi będzie wiązać i wszystkie te generacje po kolei. 12, wiemy już o niej bardzo dużo, ale przypomnę Wam, co nadejdzie po 12, jak będzie wyglądała 13 i 14. Taki krótki zarys tego, co czeka nas w przyszłości w dzisiejszym Tech Newsie. Zapraszam do oglądania. Cieszę się, że już zaczęliśmy nowy tydzień, znowu wjeżdżamy z Tech Newsami. Uwielbiam jednak podawać te informacje ze świata technologii na tacy, zwłaszcza jak wjeżdża coś tak teoretycznie odległego i przyszłościowego, ale pokazuje nam jakby taki pewien road, jaki Intel zamierza tą drogę przejść do aż 14 generacji procesorów. Dużo już o tym wiemy, jakby nie patrzeć. Mamy 11, która nadejdzie prawdopodobnie w przeciągu miesiąca. 14 nanometrów cały czas, ale już nowa architektura Cypress Cave, która poniekąd jest portem już tej najnowszej architektury, którą zobaczymy w 12 generacji procesorów Intela, czyli Alder Lake'a. Alder Lake'i, jeziora Olch. Po jeziorze Olch nadejdzie Raptor Lake, prawdopodobnie. I teraz nie będę się wdawał w szczegóły, albo dobra, dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli jakimś cudem o 12 generacji, to ma być generacja hybrydowa, gdzie mamy 8 mocnych rdzeni Golden Cave, właściwie Golden Cove, do tego 8 słabych Grace Moor. 12,5, czyli ten Raptor Lake, który nadejdzie po Alder Lake'u prawdopodobnie w roku 2022, ma być tak naprawdę odświeżeniem Alder Lake'a. Dlaczego? Ponieważ Intel wprowadzi 10 nanometrów w Alder Lake'u, co prawda on już je wprowadził w 11 generacji procesorów mobilnych i teraz dopracowuje ten proces technologiczny 10 nanometrów, ale po wprowadzeniu tego procesu w desktopowe procesory też musi dopracowywać ten proces technologiczny. I to stanie się w Raptor Lake'u. Nie jest on podawany jako pełnoprawna nowa generacja Intela, tylko bardziej jako taki Alder Lake refresh. Prawdopodobnie dostaniemy poprawione zegary, poprawioną technologię uzysku, no i tak dalej, i tak dalej. To nadejdzie takie 12,5 generacja. 13 generacja ma być to Meteor Lake, czyli jezioro meteorytów. To wszystko są jakieś jeziora. Tutaj już wiemy bardzo mało, jeżeli chodzi o ten procesor. Ma on już posiadać nową architekturę, ponieważ 12,5, czyli Alder Lake i Raptor Lake mają bazować na architekturze Golden Cave, tak jak Wam powiedziałem, plus Grace Moor, czyli mocna plus słaba architektura. Natomiast nową architekturę ma przynieść już 13 generacja. Ma być to Redwood Cave. Więc no, tutaj mamy już kolejny przeskok. Pamiętajcie cały czas, że do tej pory, do 11, do generacji, właściwie 11 dopiero nam wprowadza nową taką architekturę, bo praktycznie większość tego, co widzieliśmy przez ostatnie kilka lat, od 6 do 10 generacji, to była jakaś tam referencja Skylake'a tak naprawdę. To była architektura Skylake. Teraz dostajemy architekturę Golden Cave, właściwie w 12 generacji, bo wcześniej architekturę Cypress Cave, a w generacji 12 Golden Cave i w generacji 13 i prawdopodobnie 12 dostaniemy Redwood Cave plus Grace Moor. Grace Moor to będzie ta słabsza architektura, która będzie też rozwijana jakby w międzyczasie.
Więc dużo już wiemy. Na pewno te wszystkie trzy generacje będą na tej samej, znaczy na pewno, to nie jest pewne. Natomiast chodzą pogłoski, że Intel chce utrzymać tę podstawkę LGA 1700, która wejdzie wraz z 12 generacją, przez trzy kolejne generacje procesorów. Generacje, nie rewizje, bo Raptor Lake nie uznajemy tu jako pełnoprawną generację, tylko taki okres przejściowy, więc Meteor Lake. I nie powiedziałem wam o 14 generacji, to będzie Lunar Lake. Najmniej o niej wiemy, natomiast prawdopodobnie będzie to też generacja na podstawkę LGA 1700. Tutaj zdziwiłbym się bardzo, jakby Intel tak zrobił. Być może będzie to jakieś takie zagranie, gdzie Intel poszedł po rozum do głowy i doszedł do wniosku, że hej, wytrąćmy AMD wszystkie ich argumenty, jakie oni mają. Jakie argumenty ma AMD? Podkręcanie pamięci na tanich płytach. Wchodzi to w momencie wejścia 11 generacji. Drugi argument AMD. Świetne wsparcie dla tej samej podstawki, co wszyscy mówią, panie, ja kupiłem swoją X370 3 lata temu i mogę sobie na nią wrzucić nadal Zen 3. Śmiało wrzucaj i jest to taka bardzo dobra argumentacja, więc wytrąćmy im to, wrzućmy na trzy generacje, no jakby przez trzy generacje procesorów, czyli przez 3 lata, tyle ile mniej więcej wsparcia miało AM4, wrzućmy procesory na tą samą podstawkę. Intel wytrąciłby wtedy wszystkie te takie sztandarowe argumenty AMD i zacząłby się tak naprawdę czysty pojedynek na wydajność, cena. Cenowo, jak widać, też 10 generacja przeważa nad obecnym Zen 3, natomiast wydajnościowo traci. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kwestii pojedynku, tak naprawdę 11 generacja, 3 generacja. Intel ma ten komfort, że ma swoje fabryki, więc zawsze będzie miał tego produktu więcej niż AMD. Jednocześnie dzięki temu będzie w stanie zapewnić być może lepsze ceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast co do informacji, że na LGA 1700 powstaną aż 3 generacje procesorów, podchodzę mocno sceptycznie. Z jednej strony czuję taką ekscytację, tak, ktoś tam w Intelu pomyślał i doszedł do wniosku, wygrajmy z AMD ich własną bronią, ale z drugiej strony myślę sobie, Intel, no to jest jednak Intel, on ma takie swoje specyficzne podejście. Jakby nigdy mnie to jakoś bardzo nie bolało, że muszę zmienić płytę razem z procesorem. Zawsze od momentu zakupu procesora i płyty mijało tyle czasu, że miałem ochotę nie tyle co na nowy procesor, co na nowy procesor plus płytę główną. Więc przyznam szczerze, że mnie osobiście przy każdym moim upgrade'zie nigdy nie miałem w głowie tego, że szkoda, że nie mogę sobie zostawić płyty głównej, bo jednak brakowało mi wielu innych rzeczy w tej płycie głównej. Na przykład ostatnimi czasy przy najnowszym upgrade'zie na 10 generację, pomimo tego, iż miałem 8 generację, no to na przykład na płycie głównej miałem zbyt mało slotów M2. I miałem ochotę i tak zupgrade'ować płytę główną, bo już teraz mam znowu mało slotów M2, bo mam 3 i wszystkie 3 są zajęte, więc nie miałem też złącza RGB na swojej płycie Z370, więc chciałem sobie i tak zupgrade'ować płytę główną. Jeszcze wcześniej też jakby płyta główna przyniosła mi sloty M2 i tak dalej, więc jakby ja tak mam, ale są osoby, które wolą jednak mieć, na przykład upgrade'ować co generację, wchodzi nowy procesor i oni chcą wrzucić nowy, no i wtedy zakup nowej płyty głównej, no to jest słabizna, nie? Że kupiliście rok temu procesor za 2000 z płytą za 1000 i w tym roku musicie zrobić to samo, zamiast kupić po prostu nowy procesor, nawet za 2,5 bez płyty głównej, no bo tak naprawdę przez rok czasu te procesory jakiejś super technologii nie wprowadziły. Akurat teraz super technologię dostaniemy, bo dostaniemy DDR5 i PCI Express 5.0, natomiast no nie wiem, ma być PCI Express 5.0 przez te 3 generacje już teraz, tak naprawdę 4.0 to było takie nic nieznaczące, średnie, natomiast prawdziwą rewolucję przyniesie 5.0 i ono miałoby się utrzymać na tej podstawce LGA 1700 przez 3 generacje, no, znaczy być może więcej, ale mielibyśmy dostać 3 procesory na jedną podstawkę, znaczy 3, no 4 właściwie, bo były to Arden Lake, Raptor Lake, Meteor Lake i Lunar Lake. Źle pokazywałem palcami, wyszło, że 5, ale to są 4 i w takim razie tak?
Ardell Lake, Raptor Lake, Meteor Lake i Lunar Lake. Tak, cztery generacje procesorów. No, powiem Wam szczerze, byłoby to niesamowite ze strony Intela, ale wprowadzili już podkręcanie pamięci na płytach H510 i B560, więc wszystko jest możliwe. Jeżeli faktycznie postanowili powalczyć z AMD na poważnie, no to muszą uciec się do takich zagrań, bo argument mocy no już taki nie jest u nich mocny, bo jednak AMD Zen 3 pokazało, że można. Natomiast Intel ma cały czas ten argument stabilności. Tam, poza tymi błędami i dziurami, jakie mieli w tych procesorach, to jednak jest taki fakt, że jakby nie mają problemów ze sterownikami, więc tym grają, no ale to nie wystarczy. To tutaj trzeba nowe rzeczy wprowadzać i dobrze, że wprowadzili te podkręcanie na słabych płytach głównych i dobrze by było, że w przyszłości faktycznie podstawka 11 LGA 1700, czyli 1700, wprowadziła długie wsparcie dla procesorów kilku generacji. To by było naprawdę bardzo dobre zagranie ze strony Intela. No wiecie, chociaż jedna podstawka też nie oznacza, że obsłuży wszystkie procesory. Ja mam tą wątpliwość, bo tutaj jeszcze Wam nie powiedziałem, Raptor Lake i Ardell Lake mają być w 10 nanometrach, ale już kolejne, czyli Meteor i Lunar, mają być już w 7 nanometrach. Czy uda się to Intelowi osiągnąć? Mam nadzieję, że oni w końcu jakoś ten swój proces i wdrażanie go ogarną i faktycznie uda im się te kolejne nowsze, że tak powiem, litografie osiągać, ale no, czy im się to uda, to jeszcze zobaczymy. Na razie takie są ich plany, że w 2022 Raptor Lake, być może pod koniec też Meteor Lake, no i 2023 tam ma się pojawić ten rzekomo Lunar Lake. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak wiecie, Ardell Lake'a dostaniemy w tym roku, więc też dwie generacje procesorów dostaniemy w 2021, być może dwie generacje w 2022, no i zapowiedź jednej mamy już na 2023, więc bardzo szybko to pójdzie do przodu. Zobaczymy tak naprawdę, co one wprowadzą. Ardell Lake będzie przełomem, natomiast Raptor Lake będzie tylko jego ulepszeniem, a następnym przełomem ma być Meteor Lake, czyli 13 generacja, która wprowadzi 7 nanometrów. Czy ona takowym będzie? Zobaczymy. Natomiast nie zdziwiłbym się, jakby przy przejściu z 10 na 7 nanometrów Intel jednak powiedział, że trzeba też zmienić płytę główną albo zmienił chipset i podstawka będzie 1700, bo jednak wygodnie jest nie zmieniać podstawki, bo to za bardzo, bo zmienia się cały kształt procesora i to jest droższy koszt produkcyjny dla Intela. Natomiast zmienienie tam, zablokowanie jakichś kodów procesora i na chipsecie po prostu Ardell Lake dostanie chipset serii 600, prawdopodobnie Raptor Lake dostanie chipset serii 700, to już na chipsetach na 13 generacji, czyli chipsety 800, nie będziemy mogli korzystać nie będziemy mogli z 13 generacji korzystać właśnie na chipsecie serii 600 i serii 700. Może tak być, aczkolwiek ja trzymam kciuki, że ktoś tam poszedł mocno po rozum do głowy i dostaniemy już procki ze wsparciem na 2-3 lata, chociaż tak jak mówię, ja osobiście nie jakoś, nie jest to dla mnie game changer, bo ja i tak zmieniam ten procesor mniej więcej co 2 lata i co 2 lata już na tyle dużo rzeczy się nowych też ostatnimi czasy działo w płytach głównych, że fajnie było też tą płytę główną wymienić, a to właśnie złącza RGB, a to dużo więcej złącza M2 i też dużo więcej złącza M2 podejrzewam, że przyniesie PCI Express 5.0. Dobra, strasznie się rozgadałem, dzięki Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że film Wam się podobał, dajcie znać, czy w ogóle Was interesują takie to nie są przewidywania, bo to są przecieki odległej przyszłości, czy po prostu chcecie ograniczyć się do najbliższej przyszłości i do tego takiego bardziej praktycznego podejścia do hardware'u, a nie rozmawiać o dalekiej przyszłości. Ja lubię rozmawiać o dalekiej przyszłości, bo zastanawiam się quo vadis technologią, więc tutaj dlatego to mnie ciekawi, bo ciekawi mnie też kierunek rozwoju, nie to, co jest tu i teraz, ale to, czego możemy się spodziewać w przyszłości. Oczywiście ja odradzam takiego czekania w nieskończoność na coś, jeżeli chodzi o zakup komputera. Masz pieniądze, masz ochotę kupić, kupuj teraz, w przyszłości zaupgrade'ujesz. Nigdy nie wiadomo, co przyszłość przyniesie. Jak ktoś czekał na serię 3000 NVIDIA, no to widać, jak to się skończyło. Natomiast jeżeli macie ochotę upgrade'ować, upgrade'ujcie śmiało.
a w przyszłości się zobaczy, co będzie. Dobra, dzięki wielkie, bo film się troszeczkę przeciągnął. Widzimy się jutro o godzinie 17:45 i do zobaczenia. Miłego dnia, albo już wieczoru, nocy i dnia ewentualnie, jeżeli oglądacie to już kilka dni po premierze. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć.